Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Dzisiaj testujemy dwa samochody. Dominator z naklejkami kontra... Gumpet? Gauntlet. Jak on się nazywa? Gauntlet. 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 No kurczę, nie mogę zapamiętać tej nazwy, ona jest taka dziwna. Ze mną jest Vini z kanału Vini Play. Cześć wszystkim, witam. Będziemy testować te dwa samochody na trasie miejskiej. Sprawdzimy, jak się tutaj spisują. W poprzednim teście u Viniego mogliście zobaczyć, że Dominator ma... Chodźcie usta tutaj tak bardziej z boku, bo dobra, znak spoko. Ten wjedziemy. Że Dominator ma wyższą prędkość maksymalną, ale start ma lepszy gumpet. Gumpet, bravado, tak. Bravado. To nazwie kotleta. Tak, to nasze kotleta, no ten drugi muscle car. No zobaczymy, jak będzie w mieście. To co, startujemy na 45? Tak. Okej. No i tak, start ma lepszy kotlet. Zobaczcie, że naprawdę różnica jest spora. No ale wiemy i znamy Dominatora, że tutaj niestety troszeczkę problem jest z prowadzeniem i wielokrotnie pewnie jeździliście tym samochodem na jakichś tam wyścigach kaskaderskich. No i liczne wyskoki, kurde. Jakieś nierówności, latarnie. Co tam? Latarnie jechałem. O. Aldara szybko się pozbierałem. Dobra. I liczne jakieś tam nierówności potrafią zdominować Dominatora. Tutaj zaraz zobaczymy, jaki będzie rezultat tego pojedynku. Staram się jak najlepiej jechać, ale wiesz co, wydaje mi się, że ten z naklejkami Dominator jakby był bardziej przyczepny, to może być złudzenie, wiesz, bo... To różnie bywa z tym wyczuciem. Mhm. O, i właśnie to jest ten moment, nie? Kiedy zarzuca Dominatora właśnie. On tam najechał mi jednym kołem na krawężnik i całkowicie zdestabilizowało samochód. A on właśnie ma to do siebie, ale jest szybki za to i może to zrekompensować na prosty. Wiesz co, a tutaj ten cały nasz kotlet trochę jest pod sterowi, no i przynajmniej takie mam wrażenie. Jak chodzę w zakręty. Duży promień skrętu, widzieliśmy na początku. No i właśnie, to mi tutaj dwa razy to zgubiło teraz. Tak, na początku Vini właśnie zrobił bardzo duży łuk i wpadł nawet na chodnik, no nie? Pewnie nie chciałeś mocniej skręcać, żeby cię nie zarzuciło, tak? Też co, chciałem jakoś płynnie wejść w zakręt, żeby tej prędkości mało wytracić, no ale... Mhm. Kurde, za bardzo to nie wyszło. To są posterowność. Widzicie, że nawet ale... tutaj... No? Ale wiesz co, nie ślizga się za bardzo tak jezdni. Niby jest ta posterowność, no ale nie wpada w jakieś takie poślizgi. Mhm. Znaczy auto nie na mój styl, no ale... To też nie jest aż takie złe. Komuś może przypaść do gustu. No a z kolei Dominator... To hamowanie trochę takie. Jeśli chodzi o Dominatora, to właśnie ciężko tutaj. Trzeba przy każdym zakręcie bardzo, bardzo ostrożnie, bo można wypaść, no. Z trasy i niekiedy traci się kontrolę podczas poślizgu nad samochodem. No nie ma takiej pełnej kontroli. Tak jak się jedzie trochę Dominatorem, to tak jakbyśmy jechali odrobinę po lodzie na tych zakrętach. Wow. Kurde. Co tam? Dwa problemy tego samochodu. Podsterowność i hamowanie. No co, chcesz jeszcze raz powtórzyć test? Next zobaczymy, chociaż nie, chyba nie będziemy musieli zmieniać samochodu. Nie, zrobimy powtórkę. Nie zmienimy, zrobimy powtórkę, no. Nie zmienimy, bo ja nawet tego samochodu drugiego nie mam. A on kosztuje tam z 200 tysięcy, to jest jednak kupa kasy, jak dla mnie. Wow. Widzę w tym samochodzie dwa poważne minusy, ale jednym plusem to jest na pewno przyspieszenie go tutaj. No start. Ciekawie jak start jest fajny, tam widziałem, że spróbuję później na to inną taktykę wziąć, po prostu będę, nie, bo teraz miałem taką taktykę, żeby wytracić jak najmniej prędkość na tych zakrętach, ale teraz podczas drugiej próby może tego hamulca będę trochę więcej używał i zobaczymy jak to wyjdzie. No dobra. Dostaję bardziej na to przyspieszenie. Ja miałem problemy z Dominatorem, kiedy... jakby to... Na przykład jak spadłem na przednie koła z jakiejś hopki, no to wtedy mu zarzucało tą dupę strasznie. Mhm. Jak zahaczyłem też przednim kołem o krawężnik, też zarzucało, jak byłem na zakręcie, także gaz do końca. No i widzimy znowu lepszy start. Zobaczymy jak teraz wyścig pójdzie. A.
Ja tutaj lekkim driftem, teraz Vini dużo bardziej tutaj zahamował na zakręcie. No i zobaczcie, że prawie że na równo jedziemy. Teraz dopiero Dominator zaczął pokazywać swoją moc, czyli wyższą prędkość maksymalną, ale Gantlet przy wyjściu z zakrętu też miał całkiem niezłą prędkość. A dopiero tutaj na prostej widać, że... No kurde, na prostej to tyle zyskujesz. No. O, trochę mi tyłek zarzucił, ale wyszłem z tego. A, ale znowu właśnie. Nie, nie mogłem nic... Wybiło cię na tym, co? Tak, nie mogłem nic zrobić. Wybijało mnie od małych jakichś hopek i samochodu nie dało się opanować. Zresztą często też widzę, jeżdżąc wyścigi kaskaderskie, że osoby, które wybierają właśnie Dominatora, gdzieś tam im zarzuci tyłek i przeważnie gdzieś są z tyłu. No, jeśli ktoś naprawdę dobrze prowadzi, to uda mu się tym Dominatorem wygrać. Przeważnie to wygląda na tej zasadzie, że gdzieś tam na zakręcie są odwróceni bokiem i koniec. Wiesz co, jak używam tego hamulca trochę więcej, to naprawdę przyjemnie się jedzie tym samochodem. Mm-hmm. Jednak to wykorzystywanie przyspieszenia jest spoko. Tylko no. Patrzę za mną, gdzie ty jesteś. Doganiasz mnie nawet. Tak, powoli cię doganiam. No, ale tutaj będziesz miał właśnie, powinieneś mieć przewagę. O, a mi znowu tutaj dupę zarzuciło. Za pierwszym razem też miałem tutaj problem. Zobaczymy, jak będzie teraz. Wow. Okej. Okay. Ja na razie bezbłędnie. Przejechałem takim fajnym driftem. Tak? Bez używania ręcznego ładnie zadriftował. No, byłem na pograniczu takiego niekontrolowanego poślizgu. Już prawie, że... O, właśnie. Tu już mnie zarzuciło mocniej. Wjechałem chyba tyłem na piasek. Ale i ty cały czas na sterowność łapiesz, czy to po prostu poślizgi wpadasz? W poślizgi, ale wiesz co, chyba na sterowność właśnie. A to ciężko powiedzieć, bo to tak zaczyna tą dupę rzucać, no. Bo jak się w coś pieprzniesz i się zbierasz, no. To co, obracasz się wtedy, jak dajesz do gazu dechy, czy... Czekaj, bo ktoś do mnie dzwoni na telefon. OMG, teraz nie mogę. Tu ważne rzeczy się dzieją. Chyba CJ z GTA San Andreas dzwonił. Nie. Jeszcze raz powiedz, co tam mówiłeś? A jak się ruszasz z miejsca... No. Jak coś uderzysz, to wtedy wpadasz takie poślizgi? Obraca się tym samochodem, czy łapie to tą przyczepność przy ruszaniu Dominator? Nie, jak tam co jest ty? U ciebie teraz? Co ty, nie ma tak. Jak startujesz, to mieli strasznie w miejscu, po czym zaczyna łapać przyczepność po chwili i dopiero zaczyna jechać do przodu. Dobra, ja już na mecie. Jednak kurde, to... No. To wykorzystywanie tego przyspieszenia sporo daje. No. To się tak źle próbowałeś... zrobiłem, że próbowałem tej prędkości jak najmniej wytracać. Tak, jak próbowałeś gładko przerobić te zakręty. Sterowność jest straszna w tym gantlecie. Ale z drugiej strony gantlecie, też jest stabilniejszy, nie? No dokładnie. Wiesz co, no dobrze, to w sumie... myślę, że to jest kwestia gustu chyba. Tak. Już gracz musi dopasować. Ciężko powiedzieć, który z tych samochodów jest lepszy na takim jeżdżeniu. Myślę, że Gantlet byłby lepszy, dlatego że właśnie jest stabilniejszy, jeśli byśmy jeździli nim po mieście. A Dominator no, jest lepszy na takie długie trasy, jak testowaliśmy u ciebie i doszliśmy do takiego wniosku, bo tutaj jak wjechałem na jakiś, no mówię, mały wybój, praktycznie traciłem kontrolę za każdym razem, także... Wiesz co, myślę, że jakby ktoś tutaj bardzo dobrze tego Dominatora opanował, no to może tak zyskać bardzo sporą przewagę, tylko że kurde, naprawdę trzeba umieć na to opanować poświęcić ten samochód. No. Dokładnie, wymasterować. No to jest jeden z trudniejszych samochodów muscle do opanowania. Mhm. Dobra Vini, ja ci bardzo dziękuję, że byłeś na tym teście, że mi pomogłeś porównać, przetestować te dwa samochody. No a was, moi drodzy, zapraszamy na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Wpadnijcie na kanał Viniego i oczywiście wypowiadajcie się, co wy myślicie o Dominatorze i o Gantlecie, o tych dwóch samochodach, jak one się sprawują w waszych dłoniach. A my wam na ten czas dziękujemy. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Trzymajcie się, pa.